Takie, bo mieszkańcy się skarżą, że pan w trybie nadzoru jako wojewoda nie reaguje na skargi na temat działania Urzędu Miasta w Białymstoku. No, by to... No to zależy jakie skargi, no reagujemy. No. Na to, że na przykład uchwały są podejmowane wbrew prawu, no to co nadzór wojewody obejmuje, prawda? Jakieś takie naruszenia prawa? Nie, to jest, no oczywiście każdy ma jakieś... Bo teoria spiskowa jest taka, że pan był pracownikiem Urzędu Miasta, był pan sekretarzem Urzędu Miasta, nie? To było dawno oczywiście i zupełnie za innej, że tak powiem, innego prezydenta, nie? Tak, nie ma tutaj, no my oceniamy po prostu pod względem istotnego naruszenia prawa. My tylko możemy oceniać uchwały pod kątem, powiedzmy, zgodności z prawem i reagujemy, kiedy jest istotne naruszenie prawa. I w związku z powyższym czasami, no jest taka, ludzie czegoś chcą, uważają, że to jest niezgodne. To jest w wielu wymiarach władztwo takie gminne, ograniczenie prawa, tak? Które o tym decyduje. No, nie powoduje, no. Ja na przykład planów nie uchylam dlatego, że na przykład mi się podobają lub też się nie podobają, tak. Tylko albo są zgodne z prawem, to też zarzut albo, mieszkańców, tak, albo na przykład. Niezgodne. No, ale czy studium wynika... na przykład, bo na przykład Urząd Wojewódzki zrezygnował ze skarżenia tego studium potem, na początku uchwali, ale prawda? To wie pan, więc to jest kwestia taka, no zapad taki, ja zakwestionowałem, zapadł taki wyrok sądu na początku? Wojewódzkiego, tak, no można było to kontynuować. Z drugiej strony, no też jakby świadomość była tego, że no, te procesy mogą wpływać na procesy inwestycyjne. Sprawa może latami jeszcze przebiegać, natomiast tutaj czy lepiej, żeby było studium, czy gdzieś na warunkach, to wszystko się odbywało. Dla niektórych lepiej, dla niektórych gorzej. Jasne, no, rozumiem, no. Taka była decyzja tak samo, wojewody. Tak samo ja w kontekście, czy chociażby symboliczny nadwyrób upaśko. No, ja nie skarżę, był wyrok sądu wojewódzkiego na moją korzyść. Miasto skarżyło. No. Tak samo z tą halą, którą mamy. Przecież myśmy na skutek też, można powiedzieć, skargi zakwestionowaliśmy, ale to było w formie decyzyjnej. Także różnie to. Ja czasami też zdarza się z innymi zarzutami, że ja coś politycznie rozstrzygam. Tak, zgadzam się, też takie zarzuty słyszałem. Prezydent twierdzi, że rząd jest przeciwko niemu, tak? Bo jest z innej opcji politycznej, więc są tu różne punkty widzenia. Takie kryterium zgodności z prawem, tym się kierujemy, tak jak i pozostały, nie chcemy jakby nadużywać takiego instrumentu, żeby ktoś formował zarzuty, że podchodzimy albo selektywnie do prawa. Nie. Czyli nie. Zarzutem tutaj nie jest stronniczość, tylko po prostu ramy prawne o tym decydują. No, rozumiem. To jest ocena prawna. No. Czasami ja bym chciał coś może zmienić, ale oceny prawników są takie. Ale to jest materia, no wiadomo, sądy są też instancyjne, czasami podejmują takie orzecznictwo, to czasami inne i tak dalej, no, ale jest jakieś wykształcone orzecznictwo. Czasami ze strony gmin mamy też zarzuty, że coś tam nadgorliwie, zbyt stanowczo podchodzimy do jakichś... A to jeszcze, panie wojewodo, dopytam, bo z kolei miałem do czynienia z panią Welc z taką sytuacją, że pani dyrektor odpisywała mi na pismo z napisem skarga na decyzję, że nie rozumie treści pisma. I pozostawię bez rozpatrzenia. No, pisze, no tak, ale wydaje mi się to oczywiste. No, jest to podstawowa umiejętność czytania. Jeżeli ktoś pisze, jest to skarga na decyzję, to jak można tego potraktować jako ale nie skarga na decyzję? No oczywiście, ale o tym decyduje treść, a czasami nie tytuł. Przynajmniej prawo. Tak, mi pani dyrektor odpisała. Dziękuję bardzo za odpowiedź.